To rozumiem, że mamy dzisiaj wszyscy powód do satysfakcji i od tego chcę zacząć. Znaczy, chciałem wam wszystkim podziękować za to, że od kilkudziesięciu godzin wszyscy w Polsce wiedzą, że to, co rok temu wydawało się niemożliwe, dzisiaj jest w zasięgu ręki. My naprawdę wygramy te wybory. I chciałem od razu wszystkich uspokoić. Oczywiście ten sondaż, który wydaje się sondażem przełomowym, daje powód do satysfakcji, także mi osobiście. Ale chcę was zapewnić, że mi nie odbiło. I do wszystkich tych, którzy pracują razem ze mną, którzy nas wspierają, którzy wierzyli zawsze albo wierzą od niedawna, że zmiana w Polsce jest możliwa. Tych wszystkich proszę o jedno, żebyśmy dalej ciężko pracowali, żeby nikt nie uznał, że jest sprawa załatwiona. Mamy powód do satysfakcji, wszystko idzie zgodnie z planem. Nie tylko wy jesteście świadkami, ja wiele, wiele miesięcy temu powiedziałem, że tej jesieni chcemy przekroczyć 30% i że przed ostateczną rozgrywką chciałbym, żeby Platforma Obywatelska, Koalicja Obywatelska stała się niekwestionowanym liderem sondaży. Ale nic nie jest gwarantowane. Wszystko jest w naszych rękach, ale nikt nam niczego za darmo nie da. Musimy przekonać Polki i Polaków nie tylko do swoich idei, do swoich pomysłów, do tego, że źle rządzą, ale musimy też Polaków przekonać, że tak naprawdę ich nieśmiała dzisiaj nadzieja ma uzasadnienie, że nie ma żadnego, naprawdę żadnego powodu, abyśmy tu w Polsce dzisiaj byli smutniejsi niż w większości państw Europy. Że pokazaliśmy także w ostatnich miesiącach, że Polska to jest takie miejsce, gdzie mogą ciągle zdarzać się rzeczy piękne, niewiarygodne, cudowne i że to wszystko zależy od nas. Ale nie opuszczajcie rąk, nie ma powodu do samozadowolenia. To jest naprawdę jeszcze bardzo, bardzo poważna batalia przed nami. Chcę też powiedzieć, że dzisiaj jest drugi sondaż. CBOS-u, a więc trudno podejrzewać tę pracownię o sympatię do mnie czy do opozycji. I według tego badania rząd Morawieckiego cieszy się poparciem rekordowo niskim w historii tej ekipy, ale też rekordowo niskim, jeśli chodzi o całą Europę. 26% mu zostało. 26% Polek i Polaków dzisiaj pozytywnie myśli o tym rządzie. I ja się nie dziwię. Jak wiecie, dużo jeżdżę po Polsce, spotykam się z ludźmi, to bardzo często z ludźmi, którzy mają powód do smutku, do rozżalenia, do takiej zwykłej ludzkiej złości. Bo my, dlaczego Polacy odwracają się dzisiaj od PiS-u i od rządu Mateusza Morawieckiego? Bo każdego dnia widzą ten zatruty owoc, jaki zafundowała ta władza. I nie opozycji, nie mnie, tylko ciężko pracującym Polkom, Polakom, tak na co dzień, których spotyka to, co najgorsze. Jak tutaj wybierałem się do Ostrowa, pytałem o te historie, jakie dzieją się także w waszym mieście. No i część z was na pewno zna, albo niestety czas przeszły, znała te piekarnie, chleb jak sprzed lat. No i dowiedziałem się, że pani Agnieszka Kurzaska, która tę piekarnię prowadziła przez 30 lat, dzisiaj zarobkowo sprząta w szkole. 30 lat piekli chleb znany w całym Ostrowie. Ale przyszedł rząd PiS-u. 10 osób straciło pracę. Ostrów stracił taką kultową piekarnię. A jego właścicielka tego zakładu piekarniczego straciła swoje marzenia i nadzieję, że będzie mogła dalej
robić, no właściwie nic piękniejszego nie można robić, tylko robić dobry chleb jak sprzed lat, który ludzie chcą kupować. Wiecie, to są takie najsmutniejsze historie z tych tysięcy, dziesiątek, setek tysięcy spraw, które spowodowały, że zwykli ludzie, niektórzy uwierzyli PiS-owi, niektórzy uwierzyli w te czarne legendy, jakie oni upowszechniali na nasz temat. Niektórzy uwierzyli w ich obietnice. Dzisiaj wszyscy się od nich odwracają i właśnie nie ze względu na jakąś wielką politykę, tylko ze względu na to, że codzienny wysiłek polskich rodzin jest marnowany, a życie, egzystencja jest narażona na coraz większe ryzyka, z czym związane są oczywiście przede wszystkim ceny energii, brak węgla. No sami wiecie, zresztą no, słyszałem, ja tego jeszcze nie doświadczyłem, bo prosto z busika tutaj wpadłem do was, ale słyszałem też, że w powietrzu czuć, nie tylko tu w Ostrowie, że rzeczywiście trzeba robić to, o czym powiedział prezes, znaczy palić czym się da, żeby było poza opłatą. I słyszałem właśnie, że to jest kolejne miasto, kolejne miejsce w Polsce, gdzie a jest Bogu dzięki dość ciepła końcówka października. Więc rzeczywiście strach pomyśleć, do czego te nieudolne, dramatycznie nieudolne rządy w tak dramatycznie trudnych chwilach doprowadziły, jeśli chodzi o to codzienne nasze doświadczenie. Ale to, co mnie wyjątkowo dotknęło, to no zobaczcie, od wielu tygodni przecież mówimy o tym. I to mówią politycy, ale mówią dziennikarze, ale przede wszystkim mówią ludzie w domach przy stole na to każdego dnia. Czyli o pogarszających się warunkach życia, o tych upiornych cenach. I dokładnie w tym czasie, w środku tej katastrofy, jaką nam gotują, my się dowiadujemy o takich rzeczach jak, to się nazywa Rada Strategiczna. Ja nie chcę was zanudzać pomysłami, jakie PiS do Sejmu teraz kieruje, ale jest taka rada, która ma zagwarantować, że Obajtek i prezesi innych spółek będą, może nie na wieczność, ale tak naprawdę można by to nazwać programem koryto na wieki. To jest coś, no tak, jak usłyszałem, jak przeczytałem po raz pierwszy o tym, że oni przygotowują ustawę, która ma im zagwarantować, że niezależnie od wyniku wyborów, niezależnie od tego, kto będzie tworzył polski rząd, kto będzie odpowiadał za polskie sprawy, oni chcą sobie zagwarantować na długie, długie lata synekury, pozycje, wysokie pensje, nieruchomości, to wszystko, z czego zasłynęła ta ferajna, która tak obsiadła spółki Skarbu Państwa. I ktoś nawet powiedział, że to jest Rada Ochrony Koryta. Taki rok. Ja uważam, że ten rok symboliczny, jaki oni sobie wymyślili, i ten rok 2023, on wyjdzie im bokiem. To znaczy, jeśli naprawdę ktokolwiek z nich myśli, że po przegranych wyborach oni dalej będą mogli doić tak bezkarnie, jak to robią w tej chwili, te spółki Skarbu Państwa, wyrzucać fachowców, zatrudniać swoich na każde możliwe stanowisko, to naprawdę się mylą. To znaczy, ja wam powiem, że przepraszam za to sformułowanie, ale tak naprawdę jak oni wjechali do Sejmu z tym projektem, to ja słyszałem taki, to jest oczywiście metafora, ale taki kwik, to znaczy kwik wokół tego koryta. Oni po prostu naprawdę, i to jest prawdziwy sondaż, pracownie czasami się mylą, wiecie, to jest 3% w TV, wtedy, to jest prawdziwy sondaż. Jeśli oni wjeżdżają dzisiaj do Sejmu z ustawą, która ma im zagwarantować na długie lata synekury, jeśli oni wjeżdżają znowu z ustawą tak zwaną bezkarność plus, to znaczy, że ich poplecznicy, ich politycy mają być bezkarni, mimo że popełniali wykroczenia lub przestępstwa w czasie wyborów czy w czasie pandemii. Jeśli oni dzisiaj chcą nagromadzić tyle pieniędzy, ile się da, wyciągnąć je z kieszeni podatnika, to znaczy, że oni wiedzą, że już przegrali. Tylko oni myślą, że mimo przegranej nie dadzą się oderwać od koryta. I tu robią zasadniczy błąd. To, co uderzyło mnie też w ostatnich dniach, i to jest naprawdę coś niewyobrażalnego. Otóż
pan premier Morawiecki i PiS postanowili zwiększyć wydatki na kancelarię pana premiera. Wiecie co? Na przyszły rok chcą wydać jako kancelaria pana premiera 1,5 miliarda złotych. 1,5 miliarda złotych. W ciągu roku. Znaczy w ciągu roku i to jest zapisane w ustawie budżetowej. To nie jest mój wymysł. Ja wiem, nie wierzycie, ja też nie wierzę, że to jest możliwe. To znaczy kancelaria premiera Morawieckiego będzie codziennie wydawała 5 milionów złotych. Każdego dnia. No to jest, no właściwie nie ma, czy ja dobrze policzyłem? 300 dni? 360. Niech sobie sami to przeliczają, bo jak wiadomo, to Morawiecki na pewno sobie to dokładnie przeliczył. Ale te 1,5 miliarda, no pomyślcie, budżet, dobrze, budżet Ostrowa to jest, budżet Ostrowa to jest 400 milionów złotych. 400 z kawałkiem, tak? To są 3 budżety roczne 70-tysięcznego miasta. No, ja nie wiem, czy trzeba jeszcze coś dodać, a to jest tylko jedna kancelaria prezesa Rady Ministrów.